W sobotę 4 listopada o godzinie 19:15 Stomil Olsztyn na własnym boisku zmierzy się ze Skrą Częstochowa. Duma Warmii po przegranej w Grudziądzu z Olimpią 0-3 znowu skomplikowała sobie sytuację w tabeli. Olsztynianie do tej kolejki przystępują dopiero z 14 miejsca, które jest ostatnim dającym utrzymanie w drugiej lidze. Inaczej niż kompromitacją nie da się opisać poprzedniego spotkania Stomilu z Olimpią Grudziądz. Zawodnicy ze stolicy Warmii z gry nie stworzyli sobie praktycznie żadnej dogodnej sytuacji do zdobycia bramki. Na dodatek Piotr Kurbiel na początku meczu zmarnował rzut karny. To w połączeniu z niefrasobliwością w obronie spowodowało, że do Olsztyna Stomil powrócił bez punktów. Z powodu żółtych kartek nie zagra Hubert Krawczun, za to do składu wrócą Filip Wójcik i Michał Bezpalec, którzy w zeszłym tygodniu musieli odcierpieć karę. Przewidujemy skład podobny do zwycięskiego z Kotwicą Kołobrzeg. W bramce tradycyjnie ostatnio Łukasz Jakubowski, na wahadłach Filip Wójcik i Michał Karlikowski, czyli dwóch najlepszych piłkarzy Stomilu w październiku. W obronie trójkę stworzą Filip Szabaciuk, Hubert Sadowski i Igor Kośmicki. Do środka pomocy powróci Michał Bezpalec, który zajmie miejsce obok Filipa Laskowskiego. Obok nich zagra Karol Żwir i tutaj mamy mały ból głowy. Wydaje nam się, że za Krawczuna zagra ktoś z dwójki Kacper Kondracki, Daniel Pietraszkiewicz. Stawiamy na tego pierwszego, choć się nie upieramy. W ataku można od początku spodziewać się Piotra Kurbiela. Jego konkurent do gry Tomasz Bałacin później jeszcze w gorszy sposób zmarnował 11 w meczu rezerw z Olimpią 2 Elbląg. Więc nie dał żadnego argumentu, by postawić na niego. Skra Częstochowa w obecnym sezonie prezentuje się całkiem dobrze, zajmując 6. miejsce w tabeli. Spadkowicz z pierwszej ligi w ostatniej kolejce przegrał 1-2 ze Stalą Stalowa Wola i będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę. W meczach Skry nie pada dużo bramek, nasi rywale prezentują się nieźle w defensywie. Stracili tylko 13 bramek, podczas gdy Stomil aż 21. Najlepszym strzelcem Skry jest Piotr Nocoń, który 4 razy pokonywał bramkarzy przeciwników. Transmisję ze spotkania przeprowadzą WP Pilot oraz TVP Sport. My zachęcamy do licznego przybycia na stadion przy Alei Piłsudskiego 69A i gorącego wsparcia dopingiem olsztyńskich piłkarzy. Ci muszą zmazać plamy z poprzedniego występu. Początek sobotniego meczu o 19:15. Liczymy wyłącznie na zwycięstwo Stomilu. W innym przypadku spojrzenie na tabelę może być straszniejsze niż to całe Halloween. Niech Stomil zagra wielki mecz, niech z trybun płynie śpiew. Z tysięcy gardeł się wyrwie krzyk, nie wygra z nami nikt. Niech Stomil zagra wielki mecz, niech z trybun płynie śpiew. Z tysięcy gardeł się wyrwie krzyk, nie wygra z nami nikt.